W końcu ten alkan przeklała. Jak ja czasami bez elektryka, to ja wolę i tak. Mówię, kurwa, przyzwyczajenie. Taki mówię, taki, mówię, wielka sprawa, mówię, jak to jest. Panie trenerze, z wami generalny sprawdzian przed startem rundy wiosennej Ekstraligi. Wygrana wysoka 5-0 z zespołem z Raszyna. Jakby pan to spotkanie ocenił? No, można powiedzieć, że troszeczkę humory nam się ostatnio poprawiły wszystkim, bo wiadomo, że fajnie jak się wygrywa, ale tak jak ja kiedyś powiedziałem, mecze sparingowe są... jest to taki element treningu, że wynik tutaj nie jest najważniejszy. No, ten mecz, który nas za tydzień czeka, to będzie zupełnie inny mecz niż ten dzisiejszy sparingowy, prawda? Bo przyjedzie drużyna, która walczy o medal Mistrzostw Polski, czyli AZS Wałbrzych, i tam naprawdę będzie trzeba się bardzo sprężyć, żeby korzystny wynik ugrać. Pamiętasz, jak pan ocenił te powoli dobiegające końca zimowe przygotowania? No to bardzo ciężki był ten okres przygotowawczy. Tutaj starałem się dziewczynom troszeczkę tej siły i wytrzymałości zrobić, bo tego nam na pewno w tamtej rundzie brakowało, bo tak od 60 minuty już nie wytrzymywaliśmy po prostu trudów niektórych meczy. Myślę, że w tej rundzie będzie zdecydowanie lepiej. Tutaj dołączył do nas do sztabu trenerskiego Marcin Krzosek, mój serdeczny przyjaciel, który na pewno też tutaj bardzo dużo w tej drużynie nam pomoże w sferze takiej mentalnej, w sferze treningu taktycznego i motorycznego, i myślę, że tutaj ta pomoc okaże się też naprawdę bardzo, bardzo przydatna.